jednym z pierwszych prac podjętych na plantacji truskawek, które zostały na czas zimy okryte białą agrowłókniną, jest oczyszczenie roślin z starych, ubiegłorocznych, zalegających liści. Jak tutaj widać, ta masa liściowa w sezonie poprzednim była duża. Ona teraz częściowo jest już uschnięta i należy te wszystkie liście po prostu usunąć, po prostu się ich z plantacji pozbyć. Można do tego celu wykorzystać specjalne maszyny, specjalne szczotki lub ręcznie po prostu oczyścić te niepotrzebne elementy roślin. Po oczyszczeniu należy przeprowadzić bardzo dokładnie lustrację. Mogą znajdować się szkodniki. Może budzić się w sprzyjających warunkach, szczególnie gdy prowadzona jest uprawa pod osłonami w tunelu foliowym lub pod folią perforowaną lub pod targowłókniną. Mogą budzić się do życia samice przędzioka chmielowca, które mają takie czerwonawo-karmazynowe zabarwienie ciała. One są zapłodnione przez samców z poprzedniego sezonu i te samice składają jaja, dając początek populacji przędziorka chmielowca w tym właśnie sezonie. Więc po pierwsze lustrację. Jeżeli przeprowadzimy lustrację, stwierdzimy obecność szkodnika, należy podjąć odpowiednie działania, aby ograniczyć jego liczebność i nie dopuścić do wzrostu i rozwoju. Im będzie bardziej cieplej, im będzie sucha pogoda, mniejsza wilgotność powietrza, tym rozwój przędziorka chmielowca będzie intensywniejszy i szybszy. Oprócz zwrócenia uwagi na szkodniki, należy również zwrócić uwagę na choroby. Szczególnie sprawca szarej pleśni, grzyb Botrytis cinerea, może w niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności powodować porażenie zielonych części roślin, tych młodych zielonych części roślin, i tam już rozwija się szara pleśń, która najbardziej poraża otwarte kwiaty, ale w tym okresie początkowym poraża również młode liście, co jest bardzo groźne. Również należy podjąć odpowiednie działania, używając tutaj odpowiednich środków ochrony roślin, aby zapobiegać rozwojowi tej groźnej chorobie i ograniczać potencjał chorobotwórczy na dalszą część sezonu. Więc działania, które podejmie plantator uprawiający truskawki, czy to w tunelu foliowym, czy pod przykryciem z folii perforowanej, są bardzo istotne, bo będą decydowały o presji ze strony chorób lub szkodników w dalszej części sezonu. Tych zabiegów, zarówno pielęgnacyjnych, fitosanitarnych, jak i ochroniarskich, nie można zaniechać, nie można ich pominąć. One muszą być wykonane na początku, na progu nowego sezonu, bo decydują o powodzeniu ochrony roślin w całym niemalże sezonie.